Michał Kwiatkowski. Kruchy historyczny kompromis z Rosją zakłada, że cmentarze żołnierzy radzieckich na polskiej ziemi nie można tknąć. W przeciwieństwie do pomników NATO Moskwa zgrzyta zębami. Napięcie rośnie, gdy monument sławiący Armię Czerwoną jest równocześnie grobowcem, jak tu w Trzciance. Tak, z wielkim młotem, tak jak tak z kartką. Tuż po wojnie w centrum Rosjanie wznieśli mauzoleum 56 czerwonoarmistów, którzy zginęli w walkach o miasto. Teraz miasto chce to centrum odzyskać. Stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej jest jednoznaczne. Samorządowi trzeba pomóc i trzeba doprowadzić do tego, żeby ten obiekt został zlikwidowany. A szczątki żołnierzy przeniesione na miejski cmentarz. Pytana o zgodę strona rosyjska odpowiada stanowczo nie. A Ministerstwo Kultury, które ma decydujący głos, nie pali się do kolejnej polsko-rosyjskiej wojny o symbole. Niestety nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, że wyraża się zgodę na dokonanie ekshumacji. Po ponad 7 dekadach od końca wojny szczątki ofiar i najeźdźców wciąż leżą w tysiącach bezimiennych mogił rozrzuconych po Polsce. Pod Wrocławiem odkryto właśnie kości 17 żołnierzy Wehrmachtu i czworga cywilów. Zostaną złożone tu, na cmentarzu żołnierzy niemieckich pod Szczecinem. Ciała były wrzucane, tak jak opowiadała moja babcia, jeden na drugi ciało i to rzeczywiście tak wyglądało dość chaotycznie. Natomiast mogiły ofiar cywilnych to wyglądało na taki już prawdziwy pochówek, ładnie. O tej mogile miejscowi wiedzieli od dawna. Tych, co ja wiem, no to było 10 czy 11, już teraz nie pamiętam. I zaś cywile, to Niemcy byli. Tu inicjatywa wyszła od mieszkańców. Ale intensywne, choć zwykle dyskretne prace od lat prowadzi niemieckie stowarzyszenie opieki nad grobami wojennymi. Ekshumacja żołnierza niemieckiego? Wczoraj we współpracy ze stroną polską odszukano kolejny pod Strzelcami Opolskimi. Pochówek tego żołnierza odbędzie się w tym roku.